No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeveral z tej strony. Kolejny odcinek po dłuższej przerwie Sons of the Forest na moim kanale. Jest ze mną speaker, witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Że środek zimy, to jestem mocno przeziębiony. Tak. Właśnie to... Dobra, nie, zostawiamy. Zostawiamy, nie ma sensu. Z racji tego, że jest środek zimy u speakera, a środek lata u nas i z racji tego, że nastał patch 7, który wprowadził po miesiącu oczywiście patch numer 7, który... No nie, to patch numer 7. Patch numer 7, który wprowadził wiele nowości i speaker je wszystkie teraz wyjawi. Ja? Tak. Ja, ale ja już zapomniałem. No, nie. No dobra, no o ty czekaj, ty dawaj łosia sobie usmażymy. Rób ognisko, bo wiesz, że jesteśmy głodni, a... A zabiłeś łosia? Tak, zabiłem. Zabiłem, ja ale... tutaj robić ognisko. Tak, bo póki jesteśmy tutaj, nie? Jest świeży, a bez lodówki zaraz się zepsuje. Tak, a tym bardziej, że jedzonko warto ogarniać. No i moi drodzy, między innymi patch numer 7 wprowadził gdzieś nowe połączenia jaskiń, czyli jedna jaskinia jest gdzieś tam połączona z inną, przynajmniej ja to tak rozumiem. Druga sprawa wprowadził... oj. Masz garka? Bo ja nie mam garka. A to ja takie o mięsa tylko ci dałem. Bo i tak nie mamy wody, nie? Garnek mam w razie W. Tu dałem dwa... A dobra, wezmę więcej. Ale narzucałeś tego. Bo to można od razu podnieść. Tak. Głowa łosia. Właśnie. Zobaczcie. To można trofea brać teraz. Tak. Właśnie tak jak speaker... A czekaj, gdzie ja mam to trofeum? Ja mam to trofeum. O, jest! Proszę bardzo, głowa łosia. To trofeum, które można sobie zbierać. Jest to bardzo fajna sprawa. O, tu mamy jedno jedzonko. Cyk. Czy ja się jaram? Czemu ty drugie ognisko podpaliłeś? Ja? No. Chyba coś ci się przyśniło, kolego. Ty, no mam dwa ogniska. Widzę, że są dwa. Nie wiem, co ty tam robiłeś, ty tam klęczałeś. Ja nie robiłem ogniska. No to nie wiem, bierz sobie jeszcze jedno mięso do bagażnika i idziemy dalej. Dobra, bang. Okej. Czekaj, chodź zobaczymy, co to w ogóle pokazuje mi, bo to mnie intryguje. Dodali możliwość jeżdżenia wózkami, w zasadzie jest taki jeden, oczywiście nie wiem, czy w tym odcinku, ale postaramy się zabrać sobie na chatę swój wózek gokardowy. Chcesz tego dzika? Czy robimy zrobimy sniper rifle i... Dobra, okej, można i tak. Dodali między innymi żaby. Czekajcie. Nie wiem, czy teraz chwila ciszy. No teraz nie kumkają. Ty, no nie kumkają teraz, rozumiesz, spiki? No nie. Bo nie chciały, żebyś zobaczył. O, dobra. Ale jest tutaj żadna. Kumkają. U mnie nie, u mnie przestały kumkać. Ale tu jest żaba. Tu jest żaba, proszę bardzo. Czy można ją zabić? No ja nie mogę ją zabić. Speaker podobno może. Ale z pistoletu weź. I troszkę z laserem pod nią musisz celować. Dobra, olewam to. Czekaj, bo tu jest gdzieś Night Five. Night Five oczywiście przestają znikać, także jest fajnie. Bo ten błąd był dosyć irytujący. Gdzie my tego Night Five'a mamy? Co my tutaj mamy? Bo tu pewnie to ten, który nam raz... No tu zaraz zostawialiśmy jakieś, mieliśmy raz. No, tu jest ten jeden, czekaj. A, dobra, okej, bo tu jest... to jest Night Five. O, nawet dwa. Dobrze, elegancko. Amunicja do karabinów, zebrane. A ty jesteś w środku w tej?
Tu mamy garnek. Nie, na górze. Na górze. O, tutaj. Tu mamy Night Fife'y. Tu mam. Miałem amunicję do karabinu. O, pasta do zębów. No, faktycznie. Tego wcześniej nie było. Tu masz garnek. Weź sobie garnek, Spiki, wiesz? A nie mogę. Bo może masz. A to jest szybkowar, nie garnek. Jaki szybkowar? Co ty? No tak, no przyjrzyj mu się, zobacz, że to jest szybkowar. Ty sam jak szybkowar jesteś, normalny. Wiesz, czym się różni szybkowar od zwykłego garneka? Tak, że jeden szybciej gotuje od drugiego. No tak, i on ma takie zamykane wieczko z odpowietrznikiem, tak? Z takim zaworem bezpieczeństwa szybkowar. Burnt mięso, ja pierdzielę, jak to w ogóle brzmi. Aha, właśnie, proszę bardzo, konserwa, raz, dwa, nowa animacja, bang, zobaczcie. Znaczy, wy to wiecie, ale ja lubię... Aha, okej. Okay. I to jest... Okej, okay, no to spoko, taka animacja. Okej. Okay. Gdzie jest amunicja? Jest amunicja do karabinów, cała jedna sztuka. O, tutaj trochę inaczej to wygląda. Zobacz, że amunicja się... Dobra, już jestem. Układam... Aha, no dobra, okej, okay, spoko. Już idę. No. Amunicja, znaczy nie, ty nie musisz iść. Chodzi o to, że amunicja, układ amunicji się zmienił, bo teraz tak jakby wzdłuż jest, czyli jest amunicja śrutowa, amunicja typu slug i do paralizatora w jednym rzędzie. Aha. Poniżej masz 9 mm do pistoletu i ja mam jeden nabój do karabinów, czyli to jest do sniper rifle, którą w tym odcinku na pewno postaramy się zdobyć. Patrz. A jeden... ja mam amunicję do karabinów jedną sztukę aż. No. Ej, bierzemy... Czekaj, ja sobie to zapiszę to. Ja sobie to zapiszę. Rifle nie będziemy brać. Po co? Ej, z tym wystrzeliwaniem to trochę lipa. Coś się zmieni. No, ty weź prawym przyciskiem myszy, jak chcesz. To wtedy dobra. Tak samo odblokowujesz, a nie strzela. Ty, no nie wierzę, no my tu mamy swoją chatę. My tu chatę no tak, pamiętam. Pamiętam. A, no tak, pamiętam też. No. Nie pamiętam, ale dobra. Też nie pamiętam, ale dobra, udawajmy, że pamiętamy. No, także tutaj tak, budowaliśmy po to, żeby robić podwójne zakończenie i nie mieliśmy już kontentu, który chciałoby się nagrywać. I, moi drodzy, no jesteśmy generalnie przy jaskini, która kiedyś była tylko takim... O, uważaj! Napierdzielają się między sobą. Dobra, nie, ja się z nimi nie biję. Olej. Co? Nie, no szedłem koło pana, powiedział mu dzień dobry, no. Aha, dobra, okej. Okay. Dobry okay. Kulturalny. Tak. No, także idziemy do jaskini, która kiedyś była tylko zwykłym takim... dziurą w skale. O! Dobra, idziemy. A może popłyniemy? Znaczy ja idę pod wodzie jak Jezus, ale... Nie, ty płyniesz. Po wodzie jak pod wodą to się chodziło ten... W New Orleans. W New Orleans pod wodą. No. To było pływanie bardzo dopracowane. Było. Ale powiem ci szczerze, że tak jak graliśmy w tego New Orda, bo dla nas New World, moi drodzy, to jest taka gra, do której my wracamy raz na jakiś czas i to było słodkie, nie? Taka wisienka na torcie, to ten brak. Nie lubię. O. Ty, to na pewno jest ta jaskinia? Na pewno jest ta, albo i nie. Mi się wydaje, że ta. Jest wejście, także... Oj, żaba, mało jej nie połkłem. Wchodzę do jaskini. Dobra, to ja też wchodzę. Czekaj, bo ja nie mogę wejść. Zobaczymy, czy lagnie. Lagło, ale bardzo no, delikatnie. No, tak delikatnie, nie? Tak subtelnie. Nic nie widzę. Ja biorę latarkę. Ja tej latarki, latareczki. Dobra, to... Dobra. Tradycyjnie ty prowadzisz, a jaki ty przystojny jesteś. A ty jesteś czarny. Rasista. Nieprawda! Nie. Mówi się Afroamerykanin, że jesteś. Ucz się mówić poprawnie politycznie, bo cię Prigorzyn załatwi.
No tak, 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 tak. To. O, amunicja 9 mm, dobrze. Wiesz co? Pika by się przydała. A dobra, pierdziel. No jak ja wyciągam pikę, to on strzela. Nie, no bo wiesz co jest, czekaj, to tylko sobie... Och. Teraz standardowo, moi drodzy, nic nie będziecie widzieć. Kurde. Dobra, no teraz troszkę bardziej zagospodarowana jest ta jaskinia. Jest bardziej zagospodarowana, tu widzimy jakieś takie... nie wiadomo cusie. Raonki takie małe. I nie mylić z mrówekami. Tak. A, i swoją drogą... mamy 25 dzień czerwca. Ho, 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 ho. Uważaj, bo jest ekipa dosyć duża. Dobra. Ja twoje plecy ochraniam. Dobra. Okej. Ojej, nie trafiłem. Idę do ciebie. No sztymendo jedna. Możesz ty jakąś kręcić jak gówno w przeręblu. Bez kitu. Ty no w dupę mu strzelał i nawet sto... No właśnie... O! Co to było? Bo cię od tyłu zaszedł. Tego co go w dupę strzelam. No jaki... No jaki Jezus, co jest? Dobra, padł. Jasna dupa. Nie wiem jeszcze co ci jest. Nie, już chyba wszystko. Chodź pod ścianę tu. Dobra. Nie, chyba wszystko. Ja pierdzielę, panowie i panie. Dobra, to ja muszę jakikolwiek creepy armor założyć, bo... Paskudny pancerz. A nie masz żółtego? Nie, o no ty! Widzisz? Zabiłem go. No ledwo co założyłem i ten. Nie mam żółtego, bo mi rozpierdzielił. Dobra. A ja mam w ekwipunku żółty, ja sobie dokładam żółty. A to nie, nie chcę, wiesz. Na razie użyję tego. Jak zwykle będzie oszczędzał. No ja mam takie, ja wiem, że to jest głupie podejście, ale no, ja mam tak praktycznie w każdej grze. Ej, to ty, ej, no. Spiki, weź kucnij. No. No jak, i? Kucnąłeś? No. To teraz zobacz na ikonkę w lewym, w prawym dolnym, znaczy inaczej, na, w prawym dolnym rogu i zobacz, że masz ikonkę, okay. Że cię nie widać. To było no. Wcześniej? Nie widziałem. Ja też nie widziałem. Fajne, fajne. No bo mi światło się nie chce zapalić. No bo się zbadziło. Dobra, no i co? Czekaj, tu jeszcze. Muszę iść za tobą, bo ja nic nie widzę. Tu jeszcze creepy armor. Ja mam w ogóle 4 tylko creepy armory. Nie mogę nic zrobić, kurde. Co jest? No bo weź trupa wyrzuć. G naciśnij. A, kurde, ja nie zauważyłem, że go mam ciemno. Ja chciałem wziąć creepy armor, ja podniosłem i wszystko znikło. Ja pierdzielę. Ten z trupem chodzi i się dziwi, że nie może nic zrobić. Dobra, chcesz jakiś creepy armor brać? Nie, ja mam żółty, zobacz. Dobra, no to, to spoko, to idziemy dalej. Przeładowałeś? Pompkę? Tak. Dobra. Tak, właśnie to robię. No, to, więc właśnie. Nie, wiertuję, przeładowałem. Nie, no to wiesz, to jak nie przeładowałeś, to... To mam nieprzeładowany. Będę liczył na ciebie. Chociaż liczyć na ciebie, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, noga do jedzenia i rączka. Ty, zobacz, jaki fajny garnek, jakie ciekawe rzeczy tu w nim są, jak w Resident Evil 7. Fajny. Siódemeczka jest fajna, naprawdę. Znaczy nie, no to mi się podobała, nie? W ogóle też remake'a 4 oglądałem, nie? Co prawda nie obejrzałem całej serii Ultivolta, ale oglądałem podczas ten, gdzieś tam swojej roboty i... Fajna. Jakoś tak mi przypadam z tym Resident Evil. Dobra, tu się nie da raczej zabłądzić. No,
z racji tego, że dawno nie było Sonsa, wy na pewno to zobaczycie, my nagrywamy w niedzielę, ja to opublikuję w poniedziałek, wam zrobię taką niespodziankę. Mało tego, zrobię w poniedziałek i wtorek publikację, także będziecie mieli dwa odcinki pod rząd. Dobra, jeden nie żyje. Tam jeszcze mamy drugiego. Tu mamy granat. Oksygen. Czekaj, zdejmę tą machę, bo ona mnie wkurzy. Nie, ja to tam nie, bo zaraz może jeszcze się przydać. Bo to się, ona się tak jakby zakładała z urzędu, wiesz? Mhm. Może... trzeba by było poszukać, czy jest szybki dostęp do tego, żeby na przykład to ściągać, nie? Ale chyba nie ma. Także... Nie było po prostu, moi drodzy, co nagrywać, no nie oszukujmy się. Dlatego była taka duża przerwa. Dodatkowo, my też ze speakerem teraz z racji bardzo fajnej pogody, no korzystamy z tej pogody. No nie siedzimy w domu, nie chce nam się siedzieć. Ja też nieskromnie, tak jak... No nie, no dobra, w sumie tu skromność akurat nie ma nic do znaczenia, ten, do gadania, ale pamiętacie w ostatnich odcinkach Sonsa, wspominałem, że chcę, nie wiem czy tędy, czy tu, że chcę w połowie czerwca przejechać 70 kilometrów, nie? Udało się, o, dzieciaki! Udało się, przejechałem 74 km w sobotę. Oczywiście nie wczoraj, nie, ale to było w tamtym tygodniu. Dzień później, widzieliście zresztą filmik na YouTubie, gdzieś tam z pewnej góry. Jest rifle. Czekaj, zaraz przyjdę, bo ja będę walczył teraz. Skąd to dzieciaczko się tu wzięło? Proszę, jest. Amunicja do karabinów. Dobra, proszę, jest sniper rifle. Karabin zebrane. Gdzie mamy ten karabin teraz? Zgubiłeś? Ale tam noga jest do jedzenia, jakby coś. O, karabin znalazłem. Wziąłeś karabin sobie? Tak. Czekaj, topór taktyczny... Może wiecie co? Dam tak, dam to pod piątką. Gdzie ta snajpera leży? Po lewo. Szukam po prawo. O, jest. Karabin. Dobrze, jest karabinek! Taktyczny. Bang, bang, motherfucker. No, na piątce co ja mam? Na szóstce nie mam nic, dobra. Ona jest oczywiście słaba do bezpośredniej walki, ale wiecie. Ale jest, po prostu. Nie ma co się dziwić, nie? No dobrze, no to rifle mamy. Jeszcze mam gitarę. No gitara też jest fajna, nowe pioseneczki pododawali. No, w sobotę przejechałem 74 km, a dzień później udało mi się, tak rozbiegóweczka, 40 parę, nie? Także fajnie, jestem zadowolony, ponieważ tak jak rozmawialiśmy ze speakerem, mój plan, który gdzieś tam sobie wdrożyłem, na razie się bardzo dobrze spełnia i nie ma żadnego... Dobra, chyba ich zabiję. Idziemy po linie? Tak. Tutaj mamy to, tu mamy to. Okej, tutaj coś mamy. Linę tą. No nie mogę, czekaj. Baterie removed from inventory. Aha, bo wymieniłem removed, to znaczy, że się tam, dobra. O, teraz dopiero. Nie miałem interakcji z tą linką, wiesz? No, także cieszę się niezmiernie, bo cholera, to co założyłem sobie na przykład 2 lata temu, bo,
dopiero teraz tak jakby przynosi efekty, nie? Gdzieś tam przez pierwszy rok próby, nawet w sumie 3 lata temu sobie założyłem. Pierwszy rok próby był taki, że nie podoba mi się to przejście w ogóle. Fajne jest. Dlaczego? My nie idziemy czasem do finałowej tej. Nie wiem. Nie ale pamiętam. O, uważaj, tam jest ekipa. Dobra, wiesz co, biegniemy? Chodź, biegniemy. Nie przypominam sobie, żebym tutaj był. Dobra, tu nic nie ma. No, po pierwszym roku było bardzo fajnie, wszystkie efekty było idealnie widać i czuć. Później weszły nadgodziny, wszystko się cofnęło, a teraz na nowo lecimy z tym, co sobie założyłem. Dobra, mogę chwilę zatrzymać się. Dobra. A nie, znaczy ja myślałem, że ty potrzebujesz się zatrzymać. Nie. Ja mówię, że nie ma co biec, gdyż ty, ponieważ... Chyba... No. No, chyba tak. Bo my stąd nie wyjdziemy już inaczej. Jasna dupa. Ale no dobra. Czemu ty pod sufit poleciałeś? Czemu co? Pod sufit poleciałeś. Nie wiem, jakoś tak ten. No dobra, trudno, no to tak jakoś będzie. Wszystko twoja wina. No ja pierdzielę, ale nie sądziłem, że to tędy ten. Ty zapytałeś, czy po linii idziemy. No zapytałem, ale dlatego zapytałem, czy idziemy, a nie kazałem iść. To ja tutaj, raz, że ja tutaj nic nie widzę prawie. Panowie... Jak to nic nie widzę? No nie, nie. Panowie i panie, o tutaj jest ten, ci kultyści, których nie było za pierwszym razem jak szliśmy. Zaraz będzie to cholerny boss. To była amunicja śrutowa, baterie. Gdzie ty jesteś? Tam. Gdzie by, czekaj. Amunicja śrutowa. No tu przy nich była amunicja śrutowa. A była, no. Amunicja baterie. Śrutowa, no. I baterii nie widzę. A ty... Może to zabrałem. Ciężko łazisz w ręku. Nie wiem, jakoś tak, wiesz co? Tak się czuję pewnie, nie? A, no dobra. Tak, no czaszka to podnosi morale. No, także tak to... Nie, dobra, to chyba nie jest to. Bo nie przypominam sobie, żebym ja tędy szedł z tobą. A może? Nie, no bo ja zginąłem wcześniej. Tu jest jakieś zejście? Gdzie my, kurde, jesteśmy? Lina jest. Nie, to jest po prostu dobra, nowa sieć jaskiń, no. Tu na lewo nie, możemy iść. Ja tu byłem kiedyś. Ty! A nie, to nie jest to, dobra. I tu gdzieś później, tutaj był ten taki, pamiętasz, bo że ten, że w lewo się skręcało i był jakiś ten, nie pamiętam. Nie, kompletnie nie pamiętam. Dobra, najważniejsze, że mamy rifle, więc teraz tylko się trzeba stąd wydostać, nie? Kiedyś wiedziałem stąd. Tutaj coś takiego wąskiego widzę. Ja nie mogę, ale żeśmy trafili. Ale nie, wydaje mi się po prostu, że nie było tego wcześniej. Powinni jeszcze... powinni dodać jeszcze taką sieć jaskiń, w sensie... Okej, to sobie weźmiemy. Tu ktoś biega. Dobra, tego na hita zabiliśmy. Ty zabiłeś, bo ty jesteś taki dobry, ja tu nie. Grasz w GTA, te sprawy to... No, ty, kosmonauta. My tu po prostu nie byliśmy ostatnio, wiesz? To nie kosmonauta. Ty, on żyje! Ten, co go zabiłeś na hita? Tak, ten, co na hita był. Tak, dobra, spiki, patrz. To nie, my nie idziemy do tego. To jest po prostu tu, gdzie jest ten Golden Armor. No, przeładowałeś sobie broń? Nie, już przeładowuję.
Dobrze, patrz, i tutaj masz tych kosmonautów, którzy nie wiadomo dlaczego tu są, i my będziemy mieli strój kosmonauta. Tylko za Chiny Ludowe nie wiem, gdzie jest. Strój kosmonauty? Tak, bo można zdobyć taki strój jak tutaj. Kelvinowi można dać. Znaczy wiadomo, bez hełmu, nie? To ty się z kosmonautą strzelasz? Nie. No można to tak nazwać, że to jest kosmonauta. Dobra, może to nie tutaj. Nie wiem, idę wyżej. Tutaj jest linka. Idę wyżej. Tak, chodź ze mną. Ty jesteś nie ten. Dobrze, pierwszy odcinek będzie taki, że Sniper Rifle będziecie mieli, a w następnym odcinku będziecie mieli go-karta. I pojedziemy, wrócimy sobie na chatę i będziemy pokazywali nowe budowle. Albo Meleksa. Tak. Z racji tego, że ja sobie i tak dzisiaj przerwę robię, poniekąd po prostu dostosowuje się do speakerka i się gdzieś tam zgadamy, więc na pewno powstaną no chociaż te 3 odcinki dla was. Także poniedziałek, wtorek będziecie mieli odcinek i zobaczymy kiedy następne. To już w następnym odcinku wam powiemy, nie? Bo my najpierw jeszcze musimy sobie też na spokojnie wszystko ogarnąć, wiecie jak jest. O! Jedno, tak, wiemy. Jedno jest pewne, że nagrałem już dzisiaj 2 odcinki z GTA dla was, także będziecie mieli co oglądać. I to jest plus, nie? A co tam jeszcze tak może ogólnie u nas? Nie wiem, Spiki, co tam u ciebie? U mnie naprawdę jest dużo i nic praktycznie, bo mam dużo pracy. Ja w odróżnieniu, jak ty masz luźniejszy ten, to ja mam dużo pracy. Poza tym musiałem jakoś zaplanować dla małej wakacje i tu mówię, ma dosyć dobre, bo jeżeli wszystkie plany mi wyjdą, bo teraz idzie na jakby pół kolonie na tydzień czasu, czyli takie, że wraca na noc do domu, a cały dzień tam mają wycieczki, zabawy i tak dalej. Koniec lipca jedzie do Jury Krakowsko-Częstochowskiej na obóz, dzieciak, pierwszy raz sama na 10 dni. I tam między innymi będą mieli całodzienną wycieczkę do Energylandii, będą mieli chodzenie po skałkach, dodatkowo 1,5 godziny angielskiego dziennie, nie? Także władzą taki fajny program. Trochę podstawy survivalu, czyli przetrwania w lesie, no takie podstawowe, korzystanie z kompasu, ten wiadomo, to są dzieci 10-letnie, to tam nie będą ich zamykać na 2 doby w lesie i tamten, ale takie rozpalenie jakiegoś ogniska, orientowanie się w terenie, takie pierdołki. Uważam przydatne. No, a koniec sierpnia, jako że mamy wszyscy urlop, to planujemy wyjazd. Jednak myślałem o Szklarskiej Porębie, ale zdecydowaliśmy się, jedziemy w czasy. Nie będę mówił gdzie, nie ten, ale raczej zagraniczny, nie? Się orientowałem i ten... Niewielka różnica, powiedzmy, że dopłacam 2000, a lecę za te granice i zdecydowałem się na taki wyjazd, bo muszę po prostu trochę zresetować i odpocząć, nie? Tak, to zdecydowanie, nie? Na 11, na 10 dni tam będzie przelot i tak dalej, to będzie 7-8 dni tam, nie? Także tego to ci mogę powiedzieć później, gdzie to, ale to już tam prywatnie, bo to nie wszyscy wiedzieć co i jak, nie? Także ogólnie to mi też zajęło trochę, bo to trzeba było się poszukać, pogrzebać, żeby i dla mała miała, przede wszystkim dzieciak, żeby miał te wakacje jako tako zapewnione, prawda? Że będzie miała sporo atrakcji i tyle, nie? No a tak to praca, dom, gorąco, to człowiek nie gra, nie traca jakby na swoje hobby czasu, bo nie ma kiedy, nie? Tym bardziej, że teraz jeszcze szwagier tutaj po sąsiedzku, mój taki, bardzo dobrze żyje, robi łazienkę, to też, że ja mam dostęp do dużego samochodu, to trzeba było mu poprzewozić i profile, i płyty, i takie te, i troszkę pomóc, bo tam ma kolegę, który mu pomaga, fachowca, powiedzmy, ale czasami jak coś samemu zrobić, to też pójdę pomóc po tego, także dużo zajęć takich. Na powietrzu, na tym. Zwykłe życie, nie?
zwykłe życie, no niestety. A z tym Gamoniem, to co razem gramy, to się widziałem ostatnio miesiąc temu, także... No. Wspominałem właśnie, jak GTA dzisiaj nagrywałem, że gdzieś tam po miesiącu, półtorej miesiąca, miesiąc, bo nie byłem pewny, ja tam nie liczyłem, nie? W końcu gdzieś tam się spotkamy, bo gdzieś tam, no, po prostu się dogadaliśmy. No, a też powiedziałem, że nie nagrywamy ostatnimi czasy, no bo każdy gdzieś tam... Ej, no... No, ja już tu jechałem raz. Czy my krążymy? My idziemy w kółko chyba, ty. Nie, chyba nie. Nie, 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 jakoś inaczej teraz. Bo nie ma tych złotych tych. Tak. O. Oje, to ekipa. Chyba wszyscy. Mhm. Ty, no nie, dobra, jest inaczej. Jest inaczej, ale... Ale tak samo, ale inaczej. Tak samo, ale inaczej. No, także po prostu gdzieś tam korzystamy, może nie tyle z życia. Fajnie gdzieś tam w komentarzu jedna osoba napisała, że... Ty, no... Nie, no nie, no to nie... Zaraz. Nie jest to, to jest inaczej. O, tu... A nie, dobra, tu nie. Nie, na pewno nie byliśmy, bo tu jakieś są rzeczy, których nie podnosiłem. Tutaj się te topią. Czemu nie opływać? Właśnie wiem. Dzieciaczki. No, zobaczcie znowu ten most. Ale wydaje się coś innego, nie? O, bo my idziemy w drugą stronę teraz. O Jezu, znowu. Dobra, ja nie, ja biegnę. Ja po prostu biegnę. Ty, bo... Czekaj. No nie, nie pamiętam tego przejścia takiego wąskiego. O, tego nie pamiętam. A może pamiętam? No stary jestem, bilobi, chacza okrąść. Ty, ja nie chcę nic mówić, ale my chyba zabłądziliśmy i to tak porządnie. Ej, nie, dobra, to jest King... A... Chyba zabłądziliśmy, Spiki. No dobrze, to trzeba będzie się odbłądzić. Ja... Pierwsze wspólne nagrywanie. A widzisz, jak to dobrze, jakże mało wysyłam na takie podstawy ten... ...ci nas prowadzić. Może ja bym pojechał na ten obóz. No nie, no dobra, tutaj nie, no nie... Nie, nie. Nie, no zobacz, to mnie potem... Ten nie trafisz mnie tu w kurze. No dobra, wyszliśmy, matko i córko. Czekaj, bo muszę ten przeładować. A, to już koniec? Tak. Ja bym chciał jeszcze pochodzić. Jasna dupa, dobra, wyszliśmy. A ja bym chciał jeszcze pochodzić. Fajnie było w tej piwnicy. No fantastycznie. O, jeszcze tutaj jest ten kurczybyk. Dlaczego tu jest ciemno? Bo jest noc. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. To chodź, idziemy na chatę. Chodź, idziemy na chatę, która jest tutaj niedaleko. Czekaj, na chatę czy... Chyba tak, bo my tam byliśmy. O panie kolego, jak my daleko podeszliśmy. Dobra, nie, to zrobimy jeszcze inaczej. Ja rozstawię tą. Tutaj rozstawię. Au. Oho. Au. Ale się kupiłem. Dobra, wiesz co? Tutaj się non-stop biją. A nie, nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ja nie widzę cię. U góry. A jesteś u góry? Dlaczego nie powiedziałeś mi, że jesteś u góry? Słuchaj. Czekaj, bo to...
Ja widzę, że tu będzie dramat, żeby się może przespać. Byśmy się przespali, może byśmy się. No, może być ciężko, ale zaraz. O! Dobra, tu. 7. Kury... Bim! Siło nieczysta. Dobra. 7. Dobra, chodź, próbujemy. Czekaj, najpierw tak, zapiszę. Najpierw zapiszę, bo mamy, skoro już mamy tego, to nie ma co ten. I próbuję... Przepychaj mnie, no. Próbuję zasnąć. 35 minut, idealnie. Dobra, uda nam się? Udało nam się, elegancko. A, to jest woda, dobra, to idę się napić. No, ciekawe, czy z tej będziemy mogli się napić. O, już nie będzie potrzebne. Moi drodzy, w tym odcinku... A, miał się napić, a nie pływać. Co to, no właśnie, co to było? W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, wiecie, co macie robić. Zapraszam też na serię GTA na moim kanale. Speakerku, chcesz coś powiedzieć? Trzymajcie się, hej, hej. Widzimy się jutro, we wtorek, o tej samej porze i z naszej strony to tyle. Także pozdro, Cheveral. Hej, hej.